Witam Państwa na ostatnich zajęciach z automatyki i tematem dzisiejszych zajęć będą algebraiczne kryteria stabilności układów dyskretnych. Takich kryteriów stabilności w układach dyskretnych mamy dwa główne. Jest to zmodyfikowane kryterium Ruta. Oraz kryterium Jury'ego. W układach dyskretnych też zmienia nam się ta zależność, gdzie muszą znajdować się bieguny, aby obiekt bądź układ były stabilne. Tak jak w układach ciągłych wszystkie bieguny transmitancji geodes musiały znajdować się w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej, aby układ był, czy też obiekt był stabilny, tak w układach dyskretnych, żeby układ był stabilny, wszystkie bieguny muszą znajdować się wewnątrz okręgu jednostkowego, tak? Czyli ich moduły, tych wszystkich biegunów, muszą być mniejsze od zera. Z czym no, w pewnym sensie już się spotykaliśmy w poprzednich tematach, chociażby w sytuacji, w której sprawdzaliśmy, czy istnieje wartość końcowa. No to musieliśmy sprawdzić, czy wszystkie bieguny, poza tym jednym, który mógł się skrócić z wyrażeniem przed f od z, czy wszystkie bieguny są, mają właśnie te moduły mniejsze od jedności. I teraz przejdźmy do pierwszego kryterium, czyli zmodyfikowanego kryterium Ruta. W którym wykorzystamy przekształcenie Mobiusa. To przekształcenie Mobiusa zapisujemy w taki sposób. Z to się równa W plus 1 w liczniku oraz W minus 1 w mianowniku. No i chcemy wyznaczyć, znaczy skorzystać z wielomianu charakterystycznego transmitancji G od Z, ale przy takim oto podstawieniu. Tak, czyli pod wszystkie zety podstawiamy W plus 1 przez W minus 1. Później to lekko jeszcze przekształcimy, żeby nie mieć mianownika. I następnie będziemy normalnie wykorzystywać kryterium Ruta. Z tymi samymi zasadami co do przypadków szczególnych, czyli czy to rzędu samych zer, czy też zera w pierwszej kolumnie i jakiegoś niezerowego elementu w jednej z kolejnych. Drugie kryterium stabilności, z którego będziemy dzisiaj korzystać, to kryterium Jury'ego.
tym to kryterium wykorzystamy tablicę Maddena. Tablica Maddena wygląda w sposób następujący. Dla wielomianu charakterystycznego m od z równego alfa do potęgi m tej, przepraszam, alfa z indeksem dolnym m razy z do potęgi m tej plus alfa m minus 1 razy z do m minus 1 plus alfa m minus 2 z do m minus 2 plus i tak dalej aż do alfa 1 z plus alfa 0. Taki mamy wielomian charakterystyczny i w takiej sytuacji tablica Maddena wygląda w taki sposób. Tu jest gwiazdka w indeksie głównym. Tutaj taka niekonieczna kolumna oznaczająca kolejne numery wierszy. Można ją opuścić, nie jest istotna. Tutaj trochę wolnego miejsca, co tam będzie o tym później. I dalej są następujące parametry. Alfa 0, alfa 1, alfa 2, aż do alfa n minus 2, alfa n minus 1 i alfa n. Poniżej jest alfa n, alfa n minus 1. W odwrotnej kolejności te same parametry. Alfa n minus 2. Tutaj alfa 2, alfa 1 i alfa 0. Dalej są kolejne dwa wielomiany. M1 od Z i M1 stowarzyszony od Z. Ta gwiazdka oznacza, że jest to wielomian stowarzyszony. Czym są wielomiany stowarzyszone, o tym też za chwilę. Tylko narysujmy sobie całą tę tablicę. Tutaj beta 0, beta 1, beta 2, beta n minus 2, beta n minus 1. W kolejnej parze wierszy jest jeden wyraz mniej. Czyli tutaj beta n minus 1, beta n minus 2, beta n minus 3, aż do beta 1 i beta 0. Kolejna para wierszy. M2 od Z. M2 stowarzyszony od Z. Wiersze 5 i 6. I tutaj niech to będzie gamma 0, gamma 1, gamma 2, aż do gammy n minus 2. Tu znowu jeden wyraz mniej. Tutaj gamma n minus 2, gamma n minus 3, gamma n minus 4 i gamma 0. Na początku w treści zadania będziemy mieli podany wielomian charakterystyczny, czyli tylko parametry dla dwóch pierwszych wierszy tej tablicy Maddena. Kolejne wyrazy obliczamy w następujący sposób. Beta 0 jest to wyznacznik
z alfa 0, alfa n, alfa 0. Beta 1 to się równa wyznacznik z alfa 0, alfa n minus 1 i alfa 1. Beta 2 to się równa alfa 0, alfa n i alfa n minus 2 i alfa 2. Z kolei gamma 0, no to będziemy korzystać z dwóch poprzednich wierszy, czyli beta 0, beta n minus 1 i w dolnym wierszu beta n minus 1 i beta 0. Podobnie jak w przypadku kryterium Ruta, nie zalecam uczenia się tych wzorów na pamięć, tylko zwrócenie uwagi na fakt, że wyznacznik pierwszy to są te cztery elementy. Wyznacznik drugi to te cztery elementy. Wyznacznik trzeci te cztery elementy. I tak dalej, aż do ostatniego wyznacznika, tak? Czyli wzór na Bn minus 1 to będzie wyznacznik z alfa 0, alfa n, alfa 1 i alfa n minus 1. Tak i podobnie wzory na gammę. Na gammę 0, gammę 1, gammę 2 i tak dalej. W taki sposób wyznaczamy kolejne elementy tych tablic. Taką tablicę Maddena liczymy do momentu, aż w pewnym tym ostatnim wierszu zostanie nam jeden element. I teraz tak. Przechodzimy już do położenia biegunów, czyli liczba biegunów poza okręgiem jednostkowym jest równa liczbie dodatnich iloczynów P i, gdzie P1 to się równa delta 1. Aha, właśnie, a gdzie są te delty? Zaczynając od, nie od pierwszych dwóch wierszy, ale od kolejnych. Ta pusta kolumna to jest właśnie miejsce na delty. I delta 1 to jest pierwszy element z trzeciego wiersza, tak? Delta 2 to pierwszy element z piątego wiersza, czyli gamma delta 2. Gamma 0, tak? Delta 3 to tutaj by był ten element, delta 4 znowu ten element i tak dalej, aż do ostatniego wiersza w tablicy Maddena. P2 to jest delta 1, delta 2. P3 to jest delta 1, delta 2, delta 3. Tak, P4 na tej samej zasadzie. Delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. I jeżeli dany iloczyn P jest dodatni, to się wiąże z biegunem poza okręgiem jednostkowym, czyli biegunem niestabilnym. Dalej. Wielomian stowarzyszony oznaczamy przez
m z gwiazdką od z, to wielomian z zamienioną kolejnością współczynników. Na przykład M stowarzyszony od Z, niech będzie to 2 plus 3Z minus Z do trzeciej. I chcemy to stowarzyszyć. I to się równa minus 1 plus 3Z kwadrat plus 2Z do trzeciej. Tak, proszę zobaczyć, że tutaj przy z kwadrat mieliśmy parametr równy 0, a więc tutaj przy z do pierwszej też mamy 0, a więc kolejne parametry 2, 3, 0, 1, minus 1 i tutaj od drugiej strony 2, 3, 0, minus 1. Tak, czyli zamieniliśmy kolejność współczynników, a też od innej strony na to patrząc, pierwiastki wielomianu m z gwiazdką od z są odwrotne względem pierwiastków wielomianu m od z. Jakbyśmy policzyli, ile te pierwiastki wynoszą. To jest główna teoria, natomiast pojawiają nam się tutaj przypadki szczególne. I pierwszy przypadek szczególny do kryterium Jury'ego to rząd samych zer. Tak, jeżeli mamy taki przypadek, jeśli m, r, może małe r, od z jest cały równy 0, wtedy trzeba utworzyć wielomian pomocniczy n r od z i podmienić współczynniki w tablicy. Tak, w miejsce z. Kończy nam się miejsce, więc lekko przesunę. I w takiej sytuacji musimy to policzyć z takiego oto wzoru. Czyli ten wielomian nr od z jest równy pochodnej po zecie z m r minus 1 od z. Tak, czyli gdyby tutaj ten wiersz był samymi zerami, no to korzystamy z wiersza poprzedniego. Z tego wiersza wyznaczamy wielomian m od z. Tutaj m1 od z akurat by było. I liczymy pochodną po zecie, a z wyniku pochodnej musimy obliczyć stowarzyszenie. Z tego wyjdzie nam jakiś konkretny wielomian, którego współczynniki trzeba będzie podstawić tutaj w miejsce tych zer. Drugi przypadek szczególny to sytuacja, w której zero występuje w pierwszej kolumnie, ale któryś z kolejnych wyrazów jest niezerowy.
Czyli mamy jakiś fragment tabeli. Stowarzyszony. Z. Tu oznaczmy sobie znowu alfami. Alfa 1, alfa 0, alfa 1. Tak dalej aż do alfa m minus 1 i alfa m. Gdzie m to stopień wielomianu m r minus 1 od z. Tutaj współczynniki w odwrotnej kolejności. No i okazuje się nagle, że w kolejnym wierszu mamy 0 w pierwszej kolumnie i któryś z kolejnych wyrazów jest niezerowy. W takiej sytuacji bierzemy pod uwagę wielomian mr minus 1 od z. Wygląda on następująco. Alfa m z do m tej plus alfa m minus 1 z do m minus 1 plus i plus alfa 1 z do pierwszej plus alfa 0. I w kolejnych 5 krokach rozważamy ten przypadek szczególny. W pierwszym kroku szukamy minimalnego Q. Q większego od zera oraz należącego do liczb całkowitych, w sumie naturalnych, tak aby spełniona była zależność, że wartość bezwzględna z A Q nie jest równa wartości bezwzględnej z A M minus Q. Tak, czyli szukamy, dla jakiego Q będzie spełniona zależność, że dwie liczby mają inne wartości co do wartości bezwzględnej. Tak, czyli na przykład gdyby tu było minus 1, a tu 1, no to się nie zgadza, tak? Tutaj powiedzmy minus 2, minus 2 też nie, no ale w kolejnym mamy 3 i minus 3, 3 i minus 4, czy 3 i 4, jakkolwiek. Tak, byleby ich wartość bezwzględna była różna. I takiego Q tutaj szukamy. To będzie 1, 2 albo więcej. W drugim kroku obliczamy wartość phi, która to wartość jest równa w liczniku alfa m minus q, tak, tą, którą tutaj przed chwilą mieliśmy, minus alfa q, to razy taki iloraz alfa m przez alfa 0, tak, czyli ostatni do pierwszego, i dzielimy przez alfa m. W trzecim kroku wyznaczamy sobie wielomian pomocniczy b od z i jest on równy wielomianowi m r minus 1 od z,
razy z do potęgi q plus 2. I tutaj takie wydarzenie fi przez wartość bezwzględna z fi. Tak, czyli w praktyce tutaj będzie albo plus, jeżeli fi jest dodatnie, albo minus, jeżeli fi jest ujemne. Tak, fi nam tylko do znaku tego, do tego znaku jest tutaj akurat potrzebne. I kolejne wyrazy tego wielomianu to b0 plus b1z plus b2z kwadrat plus i tak dalej. W czwartym kroku wielomian a od z, który jest równy b0 razy b od z minus b m plus q razy b stowarzyszony od z. I tutaj kolejne wyrazy to a0, a1, z do pierwszej plus a2, z kwadrat i tak dalej. I w ostatnim kroku sprawdzamy, czy spełniona jest zależność, że a0, wartość bezwzględna, jest mniejsza od am. I w zależności od tego, czy to jest prawdą, czy nie, tak? W pierwszym przypadku, jeśli tak, to kontynuujemy liczenie, wykorzystując a od z, które policzyliśmy w poprzednim kroku, zamiast m r minus 1 od z. Tak, czyli jakby zamiast tej linijki wykorzystamy wielomian a od z. Przy czym zachowujemy w pamięci wszystkie obliczone wcześniej delty. Tak? Dla delta i, dla i mniejszego od r. Tak? Czyli jeżeli tutaj w poprzednich wierszach jakieś delty nam się pojawiły, łącznie z tą deltą, to te delty zachowujemy. Natomiast z tego wielomianu a od z dopiero to, co za chwilę policzymy, to będzie naszą kolejną deltą. Natomiast przypadek drugi, jeśli nie jest spełniona ta zależność, to nie można określić położenia biegunów. I to są już wszystkie przypadki szczególne do tego kryterium. Przejdźmy zatem do rozwiązywania zadań. I pierwsze zadanie to sprawdź stabilność obiektu o wielomianie charakterystycznym m od z równa się z do potęgi trzeciej minus 2z kwadrat plus 3z minus 1. Tak, czyli chcemy sprawdzić, czy obiekt o takim wielomianie charakterystycznym jest stabilny
czy też nie, a być może na granicy stabilności. A dodatkowo jeszcze będę chciał, aby w odpowiedzi znalazła się informacja o tym, ile biegunów znajduje się wewnątrz okręgu jednostkowego, a ile na zewnątrz okręgu jednostkowego. Przechodzimy zatem do stworzenia tablicy Mardena. I co nam zaraz z niej wyjdzie? Zaczynamy od wyrazu o najniższej potędze. Tak, czyli tutaj to będzie minus 1, 3, minus 2 oraz 1. A tutaj zapisujemy to samo, ale w odwrotnej kolejności. Czyli 1, minus 2, 3, minus 1. I następnie wyznaczamy kolejne parametry wielomianu M1 od Z. Czyli wyznacznik z tych czterech, a więc minus 1 do kwadratu, odjąć 1 do kwadratu, to 0. Patrzymy, jaki jest kolejny. Minus 3 dodać 2, to minus 1. Czyli widzimy, że mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli 0 w pierwszej kolumnie. A tym samym musimy wykonać kolejne kroki. Czyli w pierwszym poszukujemy takiego q należącego do liczb całkowitych i większego od 0, aby spełniona była zależność, że wartość bezwzględna z aq jest różna od wartości bezwzględnej z alfa m minus q. Tak? Tutaj chodzi nam właśnie o to, aby, tak jak tutaj mamy równość co do wartości bezwzględnej tych dwóch ostatnich, tych dwóch skrajnych parametrów, no to tutaj widzimy, że takiej równości nie mamy. Czyli q jest równe w tym przypadku 1. Tak, bo tutaj mamy alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Gdzie m to jest rząd, czyli to 3. Czyli dla q równego 0 widzimy, że to nie może być spełnione, no bo właśnie z tego względu tutaj się to 0 pojawiło, natomiast dla q równego 1 już mamy. A zatem q równa się 1. W drugim kroku liczymy wartość fi, która jest równa alfa m minus q odjąć alfa q i alfa m przez alfa 0 i wszystko to przez alfa m. Nie wiem, być może komuś będzie łatwiej zapamiętać wzór, jaki nam wychodzi po podzieleniu licznika przez mianownik, czyli alfa m minus q przez alfa m i odejmujemy od tego alfa q przez alfa 0. Alfa m minus q, czyli alfa 3 minus 1, to alfa 2. 0, 1, 2, czyli minus 2. Alfa m to alfa 3, czyli ten ostatni 1. Minus. Alfa q to alfa 1, czyli 3. Alfa 0 to pierwszy element w tablicy, czyli minus 1. Ostatecznie mamy minus 2
plus 3 równa się 1. W trzecim kroku wyznaczamy wielomian pomocniczy b od z, który jest równy temu wielomianowi, a ten wielomian mamy zapisany akurat tutaj, razy, zapiszę to najpierw, razy z do potęgi q, czyli z do pierwszej, plus 2, no, zapiszę to, plus 2 razy fi przez wartość bezwzględna z fi. 1 przez 1. Tak? Tutaj nam wyjdzie plus 1, bo fi jest dodatni. A tym samym mamy tutaj z do czwartej minus 2z do trzeciej plus 3z kwadrat minus z i plus 2 razy każdy z tych elementów, czyli 2z do trzeciej minus 4z kwadrat plus 6z minus 2. I ostatecznie z do czwartej, tu nic, tutaj minus z kwadrat plus 5z minus 2. W czwartym kroku wielomian pomocniczy a od z równy, dla przypomnienia, b0 razy b od z minus bm plus q razy b stowarzyszony od z. To się równa. b0, czyli tutaj wyraz wolny, a więc minus 2 razy cały ten wielomian z do czwartej minus z kwadrat plus 5z minus 2 i odjąć b m plus q. M to rząd tego wielomianu, czyli 3 plus q, czyli plus 1 razem 4, czyli parametr przy z do czwartej. Tu jest to 1, więc 1 razy wielomian stowarzyszony do b od z. Jak będzie taki wielomian stowarzyszony wyglądał? Czyli 1 przy z do pierwszej będzie 0, bo tutaj przy z do trzeciej jest 0. Następnie przy z kwadrat będzie minus 1. Przy z do trzeciej będzie 5. I minus 2z kwadrat. Z do czwartej, przepraszam. To się równa. Czyli minus 2z do czwartej plus 2z kwadrat minus 10z plus 4 i odwracamy znak tego, co jest tu w nawiasie, czyli minus 1 plus z kwadrat minus 5z do trzeciej i minus 2, plus 2, przepraszam, z do czwartej. To się równa. To, co jest przy z do czwartej, nam się redukuje. I mamy minus 5 z do trzeciej plus 3 z kwadrat minus 10 z plus 3.
I w piątym kroku sprawdzamy, czy A0 jest mniejsze co do wartości bezwzględnej od AM. Czyli czy wyraz wolny, czy 3 jest mniejsze co do wartości bezwzględnej od minus 5. I widzimy, że warunek jest spełniony, a tym samym kontynuujemy liczenie, wykorzystując już ten wielomian, a nie ten, z którego wychodziliśmy. Czyli nasze a od z, przepiszę to, równa się minus 5z do trzeciej plus 3z kwadrat minus 10z plus 3. Tak, a tutaj jeszcze sobie na boku zanotuję, od czego wychodziliśmy. Z do trzeciej minus 2z kwadrat plus 3z minus 1. Tak jest. Tak, i normalnie powinniśmy podmienić ten wielomian w tablicy, no ale jako, że jest to wielomian początkowy, jest to początek tablicy Mardena, no to po prostu musimy nową tablicę sobie stworzyć. Całkiem od początku. Niech to będzie kolejna litera, czyli n od z. N stowarzyszone od z. Można też a od z. Chodzi o to, że to nie jest ten sam wielomian co ten. Czyli od wyrazu wolnego 3, następnie minus 10 bez z, minus 10, następnie 3 i następnie minus 5. Tu w odwrotnej kolejności minus 5, 3, minus 10, 3. N1 od z i patrzymy, co nam tu wyjdzie. 9 odjąć 25, czyli minus 16. A zatem delta 1 jest równe minus 16. Dalej. Minus 30 dodać 15 to minus 15. 9 odjąć 50 to minus 41. Minus 41, minus 15, minus 16. To jest N1 stowarzyszony od Z. Kolejny wiersz. N2 od Z. To jest 16 do kwadratu, czyli 256, odjąć 41 do kwadratu, czyli 1681. Czyli minus 1425. W drugim przypadku mamy 16 razy 15. Czyli 240. I od tego odejmujemy 15 razy 41. Do tego zadania ewidentnie kalkulator się przyda.
-375. I tutaj -375 i -1425. Czyli tutaj N2 stowarzyszone od Z. I też mamy deltę 2 równą -1425. I ostatni wiersz, czyli N3 od Z. I tutaj mamy 1425 do kwadratu, czyli 2 030 625, odjąć 375 do kwadratu, czyli 140 625. Nas tak naprawdę interesuje sam fakt, że to jest większe od zera, a tym samym delta 3 też jest większa od zera. Tak, bo przypominam, że potrzebujemy delty do tego, aby policzyć iloczyny P. I tym samym pierwszy iloczyn równy D1, delta 1, to jest -16, czyli mniejszy od 0. Drugi iloczyn, delta 1, delta 2, jest większy od 0, bo mamy liczbę ujemną razy liczbę ujemną. Trzeci iloczyn, P3, to delta 1, delta 2 i delta 3, czyli też liczba większa od 0. No i teraz przypominam, że każdy dodatni iloczyn informuje nas o biegunie znajdującym się poza okręgiem jednostkowym, natomiast ujemny iloczyn o biegunie znajdującym się wewnątrz okręgu jednostkowego. A tym samym możemy napisać tutaj odpowiedź, że obiekt jest niestabilny. I ma dwa bieguny poza okręgiem jednostkowym oraz jeden biegun wewnątrz okręgu jednostkowego. I to jest pełna odpowiedź. Kolejne zadanie to zbadaj stabilność transmitancji G od Z równej. W liczniku niech będzie Z minus 5, w mianowniku Z do potęgi czwartej plus 2Z do potęgi trzeciej minus 3Z kwadrat plus 2Z plus 1. Oczywiście pamiętamy, że na stabilność bądź niestabilność obiektu wpływa tylko jego mianownik, tylko położenie biegunów ma na to wpływ, w związku z czym licznikiem się nie przejmujemy i zajmujemy się tylko i wyłącznie mianownikiem. Od najniższej, od parametru przy najniższej potędze Z zaczynamy wypełniać tablicę Mardena i tym samym zapisujemy element charakterystyczny M od Z i stowarzyszony z nim. I tutaj 1,
2, minus 3, 2 i 1. Poniżej w odwrotnej kolejności. I co się tutaj okazuje? 1 razy 1 minus 1 razy 1, 0. 2 minus 2, 0. Minus 3 plus 3, 0. 2 minus 2, 0. Czyli mamy tutaj do czynienia z przypadkiem szczególnym, konkretnie z rzędem samych zer. Co w takim razie należało tutaj zrobić? Wziąć wielomian zbudowany na tej podstawie. No, mamy go tutaj. Nie musimy go budować. Niemniej, no, gdybyśmy musieli zbudować, no to pamiętamy, to jest parametr przy najniższej potędze, czyli wyraz wolny. Tutaj przy z do pierwszej, z do drugiej, z do trzeciej, z do czwartej i tak aż do końca tablicy. I trzeba policzyć pochodną po tym wielomianie. Znaczy pochodną po zecie z tego wielomianu. Czyli coś takiego. A później również wielomian stowarzyszony z nim. W ten sposób uzyskamy nasze n1 od z, które będzie w tym miejscu tabeli Maddena. A zatem pochodna po zecie, czyli 4z do trzeciej tutaj plus 6z kwadrat minus 6z plus 2. I wielomian stowarzyszony z nim, czyli w odwrotnej kolejności parametry 2z do trzeciej minus 6z kwadrat plus 6z plus 4. Już nawias niepotrzebny. I kontynuujemy wypełnianie tablicy Maddena właśnie z wykorzystaniem tego wielomiana. Cztery, sześć, minus sześć i dwa. Tu jest dwa, minus sześć, sześć i cztery. Tutaj też delta 1 równa 4. N2 od z jest równe 16 minus 4 to 12. Tutaj mamy 24 plus 12, czyli 36. I tutaj testu. Minus 24 minus 12, czyli minus 36. To tu minus 36, 36 i 12. Test N2 stowarzyszone od Z. Delta 2 równa jest 12. Kolejny wielomian N3 od Z. To tutaj mamy tak. 144 minus 36 do kwadratu, czyli 1296. I to jest równe minus 1152. Dalej, 12 razy
36 to 432 i do tego musimy dodać 36 do kwadratu, czyli 1296 i to się równa 1728. Poniżej przepisuję to samo w odwrotnej kolejności. Minus 1152 i zostaje nam ostatni element len 4 od z, i tu co mamy? 1152 do kwadratu minus 1728 do kwadratu. Nie interesuje nas konkretna wartość, tylko informacja, że jest to wartość mniejsza od zera. Tak, czyli delta 4 wiemy, że jest mniejsza od zera. Mamy wypełnioną tablicę Martena, w związku z czym możemy przejść do oceny, gdzie znajdują się poszczególne bieguny. I teraz wcześniej o tym nie mówiłem, ale w przypadku pojawienia się rzędu samych zer inaczej podchodzimy do odczytywania tego, gdzie się poszczególne bieguny znajdują. W jaki sposób, to za chwilę pokażę. Czyli delta 1 jest większa od 0, delta 2 większa od 0, delta 3 jest mniejsza od 0 i delta 4 jest mniejsza od 0. Czyli P1 jest większa od 0, P2 jest większa od 0, P3 jest mniejsze od 0 i P4 jest, jako iloczyn tych czterech, większe od 0. I teraz normalnie, tak, gdybyśmy nie mieli tutaj rzędu samych zer, stwierdzilibyśmy, że trzy bieguny są poza okręgiem jednostkowym, a jeden biegun jest wewnątrz okręgu jednostkowego. Jednak w związku z tym, że mieliśmy ten rząd samych zer, istotne jest również to, w którym miejscu ten rząd samych zer się pojawił. Pojawił on się przed pierwszą deltą, tak, czyli w tym miejscu, a tym samym też oznaczę go tutaj, w tym miejscu. Oj, trochę wyjechałem. W tym miejscu miał miejsce ten rząd samych zer. W takiej sytuacji wszystko to, co się... Wszystkie te wartości P, które są za rzędem samych zer, traktujemy w taki sposób, że szukamy par, to znaczy minimalnej wartości z liczby P ujemnych oraz dodatnich. W tym przypadku mamy jedno ujemne oraz trzy dodatnie. Minimum z nich to 1. Innymi słowy, łączę wszystkie przeciwne wartości w pary. Czy P2 z P3, czy P3 z P4, to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Tylko tak obrazowo. Taka para oznacza, że jeden biegun jest wewnątrz okręgu jednostkowego, a drugi biegun jest na zewnątrz okręgu jednostkowego. Natomiast wszystkie te P, które są bez pary, oznaczają, że bieguny są na okręgu jednostkowym. Czy tu, czy gdzie, to już nie ma znaczenia. Tak?
W taki sposób rozpatrujemy wartości P za pojawieniem się rzędu samych zer. To, co nam się pojawiło, wartości P przed rzędem samych zer, traktujemy normalnie, tak jakbyśmy normalne zadanie tutaj liczyli. I na samym końcu trzeba to wszystko tutaj sobie zsumować. Czyli mamy jeden biegun za okręgiem jednostkowym, jeden biegun wewnątrz okręgu jednostkowego i dwa bieguny na okręgu jednostkowym. A tym samym cały obiekt jest niestabilny. I to wszystko trzeba zapisać. Czyli obiekt niestabilny, jeden biegun za okręgiem, dwa bieguny na okręgu, jeden biegun wewnątrz okręgu jednostkowego. Tak by wyglądało to zadanie. Jeszcze pokazując, jak to w rzeczywistości wygląda, to ten wielomian charakterystyczny M od Z można zapisać w taki sposób. Już z pokazaniem konkretnie, ile wynoszą pierwiastki tego wielomianu. Tak, tutaj ten pierwiastek to oczywiście ten poza okręgiem, akurat w tym przypadku wartości ujemnej. No, poza okręgiem, tutaj widzimy wewnątrz okręgu. Te pary, jeszcze taka ciekawostka, są to pary biegunów o odwrotnych wartościach. Tak, czyli tutaj mamy 1/3, tutaj mamy 3. Jeżeli taka para wystąpi, no to właśnie mają wartości odwrotne do siebie. A jeżeli chodzi o dwa bieguny na okręgu jednostkowym, to wyglądają one w taki sposób. 4 plus 0, 8, 9, 0, 2, j. Dobra. Plus minus, to powiedzmy, że tutaj są oba. Tylko wtedy kwadrat bym musiał... Nie. Zapiszmy już całość. Z minus 0,7, 2, 4, 7, 4, minus 0, 6, 8, 9, 0, 2, j. Tak, czyli jest to rzeczywiście gdzieś w tym miejscu, tak jak narysowałem. Widać to? Tak widać. Dobra. Kolejne zadanie, czyli znowu dany jest wielomian charakterystyczny M od Z. To niech to będzie Z do trzeciej minus 0,7 Z kwadrat minus 2,3 Z minus 0,6. I na tej podstawie, wykorzystując kryterium Jury'ego, należy stwierdzić, czy dany obiekt jest stabilny, czy też nie, i gdzie znajdują się jego bieguny. Zatem zaczynamy od stworzenia tablicy Mardena M od Z i M stowarzyszony od Z. Zaczynamy od parametru przy najniższej potędze, czyli 0,6 z minusem, tak? Minus 2,3, minus 0,7 i 1. Poniżej w odwrotnej kolejności, czyli 1 minus 0,7
minus 2,3 i minus 6 dziesiątych. Dalej obliczamy M1 od Z. Czyli 36 setnych minus 1 to minus 64 setne. 0,6 razy 2,3 to 1,38 i od tego mamy odjąć ten iloczyn, czyli dodajemy 0,7, czyli to będzie 2,08. 2,08. Ostatni wyznacznik, czyli 42 setne plus 2,3 to będzie 2,72 setne. Poniżej w odwrotnej kolejności. Czyli delta 1 to minus 64 setne. I obliczamy wielomian M2 od Z. I tak, 64 setne do kwadratu to 0,4096 i od tego odejmujemy 2,72 do kwadratu, czyli 7,39840. I to się równa minus 6,9888. Drugi to będzie 64 setne razy 2,08, ale na minusie, czyli minus 1,3312 i od tego odejmujemy 2,08 razy 2,72, czyli 5,6576. I ostatecznie mamy minus 6,98888. Poniżej to samo w odwrotnej kolejności. I tutaj mamy M3 od Z równe 0. Tutaj jeszcze delta 2 wpiszę, że jest mniejsza od 0. No i co w tym momencie zrobić? To jest przypadek szczególny rząd samych zer, czy może 0 w pierwszej kolumnie, czy może jeszcze coś innego. Otóż w tym momencie można by do tego podejść na zasadzie przyjęcia tutaj tego wielomianu równego po prostu 0 jako rząd samych zer i tym samym, korzystając z tego wzoru, który już kilka razy użyliśmy, wyznaczyć
jak mógłby ten wiersz wyglądać. Przy czym nie musimy tego robić, ponieważ w momencie, kiedy mamy 0 w ostatnim wierszu, jakby widzimy, że to jest ostatni wiersz, bo już nie ma tutaj więcej wartości, tylko została jedna. A więc jeżeli 0 pojawia się w ostatnim wierszu, no to mamy pewność, że jeden biegun jest na okręgu jednostkowym. A to, co było do tej pory, rozważamy normalnie. Czyli mamy delta 1 mniejsze od 0, delta 2 też jest mniejsze od 0, no delta 3 napiszmy równe 0. Tak, wtedy P1 jest mniejsze od 0, P2 jest większe od 0. No, P3 byłoby równe 0. Normalnie oczywiście P równe 0 być nie może nigdzie po drodze, no ale tak jak mówię tutaj, jako że mamy do czynienia z ostatnim wierszem w tablicy Mardena, przyjmijmy sobie takie uproszczenie, żeby nie musieć znowu obliczać pochodnej po zecie oraz wielomianu stowarzyszonego, który nawiasem w tym momencie byłby równy sam sobie. Tak, bo stowarzyszenie z wartości minus 6 jest równe minus 6. Zamieniamy kolejność parametrów, ale jest tylko jeden. To po zamianie kolejności jest w tej samej kolejności. Dobra. W każdym razie przechodząc do odpowiedzi, czyli mamy obiekt niestabilny, jeden biegun wewnątrz okręgu jednostkowego, jeden biegun na zewnątrz okręgu jednostkowego i jeden biegun na okręgu jednostkowym. Tak, czyli trzeba to zapisać. Jeden biegun poza okręgiem, jeden biegun wewnątrz okręgu i jeden biegun na okręgu jednostkowy. Treść kolejnego zadania prawie identyczna, tylko zmienia nam się wielomian charakterystyczny m od z, równy w tym przypadku z do czwartej minus 2z do trzeciej plus 3z kwadrat minus 2z plus 1. Zaczynamy od stworzenia tablicy Mardena, czyli m od z i m stowarzyszone od z. Od najniższej potęgi, czyli 1 minus 2z. Tu zawsze proszę uważać, czy którejś z potęg nie brakuje, żeby wpisać w tablicę 0. Tutaj bez zeta oczywiście. 3 minus 2, 1. Tu jak już się możemy domyślić za chwilę, co nam wyjdzie. Tak, jeżeli widzimy dwa identyczne wielomiany, no to już pewnie część osób zauważyła, że zawsze w następnym wierszu mamy wiersz samych zer. Czyli ponownie korzystamy z tego przypadku szczególnego, czyli n1 od z jest to pochodna po zecie z tego m od z. Na końcu jeszcze stowarzyszony, czyli 4z do trzeciej minus 6z kwadrat plus 6z minus 2 stowarzyszone, czyli minus 2z do trzeciej
plus 6z kwadrat minus 6z plus 4. I budujemy tablicę od 1, od n1 od z. Od najniższej potęgi, czyli 4 minus 6, 6 minus 2. Tutaj minus 2, 6 minus 6, 4. 16 minus 4 to 12 minus 24 plus 12 to minus 12 i 24 odjąć 12 to 12. Jest n2 od z, poniżej n2 stowarzyszony od z. Tutaj 12 minus 12 i 12. Wiemy, co to oznacza. N3 od z. Jeszcze zanim to zapiszę, no to brakujące delty, czyli delta 1 równa 4, delta 2 równa 12, no i delty 3 tutaj jeszcze nie będzie, gdyż mamy znowu wiersz samych z. A więc ponownie korzystamy z tego wzoru. Teraz niech to będzie, powiedzmy, o 3 od z. 3, bo zamiast trzeciego tutaj wielomianu. A o może być dowolna inna litera, kto sobie jaką wybierze. Ważne, żeby nam się odróżniało od wielomianu m oraz tego, który był przed chwilą. Tu mamy tak, d po dz, d po dz z 12z kwadrat minus 12z plus 12 i stowarzyszone, czyli to będzie 24z minus 12 stowarzyszone. I to jest równe minus 12z plus 24. Czyli wielomian o 3 od z i stowarzyszony do niego to od najniższej potęgi, czyli 24 i minus 12. Tu minus 12 i 24. I mamy o 4 od z, ostatni wiersz, równy 24 do kwadratu, czyli 576 minus 144, co jest równe 432. Delta 3 równa jest 24, delta 4 równa jest 432. Czyli tak, delta 1, tutaj zapiszę, żeby mi się jeszcze zmieściło wszystko. Delta 1 większe od 0, delta 2 większe od 0, delta 3 większe od 0, delta 4 większe od 0. Przy czym mieliśmy po drodze dwa razy rząd samych 0, tu oraz tu. Czyli P1 jest większy od 0, P2 jest większy od 0, P3 też jest większy od 0 i P4 również jest większe od 0. I teraz na szybko nie udało mi się znaleźć takiego przykładu, na którym by to było już tak doskonale widać. Niemniej tutaj, jako że mamy to już po rzędzie samych z, no to to ten fragment rozpatrujemy osobno i ten rozpatrujemy osobno. Czyli gdybyśmy na przykład tutaj mieli właśnie P
większe od zera, a tutaj oba P3 oraz P4 mniejsze od zera, no to każdą z tych par rozważalibyśmy osobno, ponieważ jest jakby w innym bloku wynikającym z tego przypadku szczególnego rzędu samych zer. Tak? A tym samym, gdyby P3 i P4 były mniejsze od zera, nie łączylibyśmy ich w pary w ten sposób, tylko rozważalibyśmy osobno to. Nie ma pary, a więc dwa bieguny są na osi, na okręgu jednostkowym. I tutaj patrzymy też dwa bieguny o tych samych znakach, innych nie ma, w związku z czym oba bieguny są na okręgu jednostkowym. Ostatecznie wniosek jest taki, że obiekt jest na granicy stabilności cztery bieguny na okręgu jednostkowym. W kolejnych trzech zadaniach chcę już Państwu oszczędzić tego czasu obliczania wyznaczników oraz tych wielomianów pomocniczych po rzędzie samych zer. Chciałbym bardziej pokazać właśnie, jak tutaj wyglądają poszczególne wyniki, jakie traktować. W pierwszym przypadku mieliśmy rząd samych zer na samym początku i później już trzy wartości dodatnie delt. W rezultacie wszystkie trzy iloczyny większe od zera, no ale ze względu na to, że wcześniej był ten rząd samych zer, no to wszystkie trzy traktujemy jako bieguny na osi, na okręgu jednostkowym. No i tutaj pokazanie, jak wygląda wielomian charakterystyczny dla tego przypadku, czyli rzeczywiście widzimy, ten biegun jest na okręgu jednostkowym, te dwa, no po szybkim przeliczeniu stwierdzilibyśmy, że również. Teraz kolejne zadanie. Wielomian trochę dłuższy, tak, bo piątego stopnia. Widzimy, mamy tutaj tablicę Maddena do pewnego momentu obliczoną normalnie, po czym pojawia się rząd samych zer. Czyli bieguny, położenie biegunów, jakie wyciągniemy na podstawie tych dwóch delt, mają rzeczywiście położenie takie, jak z nich wynika, czyli dwa bieguny będą tutaj wewnątrz okręgu jednostkowego, bo mamy P mniejsze od zera. Następnie po rzędzie samych zer mamy ujemną deltę oraz dwie dodatnie, co nam daje P3 większe od zera, P4 większe od zera i P5 również większe od zera. Czyli te trzy bieguny, jako że są już po rzędzie samych zer, będą na okręgu jednostkowym, co ponownie możemy sprawdzić na podstawie wielomianu charakterystycznego. Tutaj te dwa bieguny są wewnątrz okręgu jednostkowego, natomiast te trzy są na okręgu jednostkowym. I ostatni przygotowany przeze mnie przykład. Tutaj widzimy jeden biegun ze względu na dodatnią deltę P1 będzie większy od zera, czyli jeden biegun jest poza okręgiem jednostkowym i kolejne dwa są na okręgu jednostkowym. Tak naprawdę tutaj, no, zobaczmy, jakby to wyglądało. Załóżmy, że nie traktujemy tego właśnie jako takiego osobnego bieguna na okręgu jednostkowym, tak? Bo te dwa, że są na okręgu jednostkowym, no to wynika z faktu, że mamy tutaj przypadek po rzędzie samych zer. Nie ma przeciwnych P, czyli traktujemy je jako bieguny na okręgu jednostkowym, a to już z samego faktu, że mamy 0 w ostatnim wierszu,
wskazywałoby też na biegun na okręgu jednostkowym. Ale weźmy tutaj inne podejście. Czyli obliczamy O4 od Z równe pochodną D pod Z z wielomianu tego, czyli minus 72Z plus 72 i stowarzyszenie. Pochodna z tego to minus 72 i stowarzyszenie równe minus 72. Co by nam dało ostatni wiersz tablicy Mardena równy tutaj minus 72. Wtedy mielibyśmy delta 1 większe od 0, delta 2, tutaj delta 4 mniejsze od 0. Delta 2, tak jak już widzimy, delta 2 większe od 0, delta 3 większe od 0, ale delta 4 na podstawie tego mniejsze od 0. Czyli P1 większe od 0, P2 większe od 0, P3 większe od 0, ale P4 mniejsze od 0. Przy czym tu mamy jeden rząd samych zer i tutaj drugi rząd samych zer. Czyli to by wskazywało na biegun poza okręgiem jednostkowym. To na dwa okręgi na okręgu jednostkowym. I to również na biegun na okręgu jednostkowym, ponieważ znak tej grupy oraz tej rozważamy osobno. Tak? Tu nie ma w tej grupie jednoelementowej. Nie ma P o przeciwnym znaku, czyli wszystkie wskazują na bieguny na okręgu jednostkowym. I ostatecznie uzyskujemy taką samą odpowiedź, jak już tutaj wcześniej napisałem. Mam nadzieję, że te 6 przykładów z wykorzystaniem tego przypadku szczególnego, jakim jest rząd samych zer, pozwolił Państwu na zrozumienie, jak to działa. Ja też tutaj trochę się rozwinąłem z nadzieją, że w przyszłości będę odsyłać do właśnie tego filmu. I przejdźmy teraz do pozostałej tematyki z dzisiejszych zajęć. Teraz zadanie z parametrem, czyli dany jest wielomian charakterystyczny m od z równy, niech będzie 0,3 z do minus trzeciej minus 0,2 k z do minus drugiej plus 0,4 z do minus pierwszej i plus 0,1 no, 1. I korzystając z kryterium Jury'ego chcemy wyznaczyć tutaj k chciałem jeszcze dorzucić, niech będzie k. Chcemy wyznaczyć, dla jakiego zakresu parametrów k ten obiekt o takim wielomianie charakterystycznym będzie stabilny. Przy okazji schowałem tutaj jeszcze dwie kolejne rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Gdybyśmy zabrali się za liczenie tej tablicy Mardena, to w każdym kolejnym wierszu mielibyśmy coraz mniejsze liczby. Prawdopodobnie na końcu obliczeń mielibyśmy do dwa miejsca, tu cztery. Tak, skończylibyśmy obliczenia z 8 miejscami po przecinku. Jak ktoś nie wierzy, niech sprawdzi. Ale ze względu na to, że jest to tak naprawdę mianownik pewnej transmitancji, nie ma problemu, aby wyznaczyć
sobie coś, co będzie równoznaczne temu wielomianowi. Na przykład poprzez pomnożenie licznika i mianownika przez 10. Co pozwoli nam na pewne uproszczenie sobie obliczeń. Ponadto, standardowo do tej pory pokazywałem zadania, w których mieliśmy do czynienia z dodatnimi potęgami. Tu widzimy, że mamy potęgi ujemne zeta. No, z tego też względu zwracałem uwagę na to, aby mówić nie, że od wyrazu wolnego zaczynamy, tylko od parametru przy najniższej potędze, co by tutaj oznaczało nam trójkę. Niemniej to również można sobie po prostu przekształcić poprzez pomnożenie z do potęgi trzeciej, mianownik oraz licznik. W rezultacie uzyskamy tutaj 3 minus 2kz plus 4z kwadrat plus kz do trzeciej. No, wypadałoby to nazwać jakąś inną literą, bo to jednak nie jest to samo m od z, które tutaj mieliśmy. I po takich przekształceniach możemy zabrać się już normalnie za stworzenie tablicy Maddena. N od z i n stowarzyszone od z. I tutaj od najniższej potęgi, czyli 3 minus 2k 4k. I obliczamy n1 od z, jeszcze w odwrotnej kolejności. K4 minus 2K3. I tu mamy tak. 9 minus K kwadrat. Tu mamy minus 6K. Tak. Odjąć 4K. Czyli minus 10. I tutaj 12 odjąć, czyli w sumie plus 2k kwadrat. 12 plus 2k kwadrat. Jeszcze n1 stowarzyszony od z sobie zapiszmy. To jest 12 plus 2k kwadrat minus 10k i 9 minus k kwadrat. Zależy nam na tym, aby ten obiekt był stabilny, czyli chcemy uzyskać wszystkie iloczyny P mniejsze od zera. Czyli delta 1 wiemy, że musi być tutaj ta, która jest równa 9 minus K kwadrat, będzie musiała być mniejsza od zera. Tak? Delta 1 na pewno musi być mniejsze od zera, czyli 9 minus K kwadrat mniejsze od zera. Kolejny wiersz. Ciekawie, jak to wyjdzie. No zobaczmy. Czyli mamy 9 minus k kwadrat do kwadratu minus
12 plus 2k kwadrat do kwadratu. Sam nie wiem, czy to wymnażać. No, spróbujmy. 81 minus 18 k kwadrat plus k do czwartej, a tutaj minus i 144 plus 48 k kwadrat plus 4 k do czwartej. Czyli to będzie 81 minus 144, to minus 63, następnie 18 i 48, to minus 66 k kwadrat. I minus 3k do czwartej. I to sobie tutaj zapiszmy, czyli minus 3k do czwartej minus 66k kwadrat minus 63. Stwierdzam, że trochę przesadziłem z rzędem zadania. Zobaczymy jeszcze, czy zrezygnuję po drodze, czy jednak uda mi się dotrzeć do jakiegoś sensownego wyniku. Tak, to jest równe delta 2. A tutaj drugi parametr to dziewięć minus k kwadrat razy minus 10k, odjąć minus 10k razy 12 plus 2k kwadrat. Czyli to się równa minus 10k razy 9 minus k kwadrat, odjąć 12 minus 2k kwadrat. Czyli minus 3, minus 3k kwadrat i ostatecznie mamy 30k plus 30k do trzeciej. 30k plus 30k do trzeciej. I tu 30k plus 30k do trzeciej, a tu minus 3k do czwartej minus 66k kwadrat minus 63. I ostatni element tablicy, a tym samym nasze delta 3 jest równe. No, zapiszmy to w takiej postaci, czyli minus 3k do czwartej minus 66k kwadrat minus 63 to do kwadratu i odjąć od tego 30k plus 30k do trzeciej i to wszystko do kwadratu. Zacznijmy tutaj od pierwszego warunku, czyli jeżeli 9 minus k kwadrat ma być mniejsze od 0, to znaczy, że k kwadrat musi być większy od 9, a po wyciągnięciu pierwiastka, ano tak, czyli odwrócę sobie kolejność, k kwadrat jest większy od 9, a
po wyciągnięciu pierwiastka mamy, że k jest większe od 3 lub k jest mniejsze od minus 3. Prawda? Prawda. Tak? Tutaj przy okazji taka ciekawostka jeszcze z liceum, w jaki sposób zapamiętywać, tak? W jaki sposób obracać tutaj te znaki, kiedy jest i, kiedy lub. No to jak mamy, nie wiem, czy to będzie widać, tak? Czyli większe od 9, jak mamy taki, no to mamy pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy, drugi, trzeci. Jeśli mielibyśmy tutaj mniejsze, nasza zmienna do kwadratu, mniejsza od czegoś, czyli taki znak, no to pierwszy byłby taki, drugi taki, trzeci taki. I tutaj zawsze w tym ostatnim przypadku z minusem. Ja to sobie tak zapamiętałem. Na końcu jeszcze sprawdzam, czy na pewno mi się zgadza. Być może komuś się przyda. Wracając do zadania. Czyli mamy albo k jest większe od 3, albo k jest mniejsze od minus 3. W treści zadania nie narzuciłem, że k musi być większe od 0, więc niczego tutaj nie odrzucam. Patrzę na drugi przypadek. Czyli mam tutaj delta 2. Muszę mieć, skoro delta 1 jest mniejsza od 0, to delta 2 musi być większa od 0. No proszę, udało się. A że delta 2 jest równa minus 63 i minus 66k kwadrat i minus 3k do czwartej, to widzimy, że jest to niemożliwe. A tym samym nie ma takiego k, dla którego ten układ byłby stabilny. Tak, czyli udało nam się dotrzeć do wyniku, że k należy do zbioru pustego. I to by było koniec tego akurat zadania. No i przejdźmy nareszcie do zmodyfikowanego kryterium Ruta. Czyli za pomocą tego kryterium należy stwierdzić, czy obiekt o wielomianie charakterystycznym m od z równym, niech to będzie 0,2 z kwadrat minus 0,5z plus 0,1. Czy taki obiekt jest stabilny? Jak już wcześniej mówiłem, jesteśmy w stanie to sobie przekształcić chociażby do takiej postaci, aby mieć tutaj wartości przyjaźniejsze. Chociaż wcale nie oznacza, że tak trzeba robić. Jak najbardziej można też na tym działać. Również z tego względu, że akurat w tablicy Ruta aż tak bardzo byśmy nie odczuli tych wartości mniejszych od jedności. Tak, to jest tylko w tablicy Maddena tak odczuwalne. No ale mi się przyjemniej na coś takiego patrzy. Teraz przypominam, że musimy skorzystać z przekształcenia Mobiusa. Czyli pod każde z musimy podstawić w plus 1 przez w minus 1. Czyli w tej sytuacji, tutaj już to sobie oznaczmy jako nowy wielomian n od z, czyli n od w wtedy
byłoby równe 2w plus 1 przez w minus 1 kwadrat minus 5w plus 1 przez w minus 1 plus 1. Szukamy biegunów danej transmitancji, czyli takich tutaj zetów, tutaj w, dla których ten wielomian charakterystyczny jest równy 0. Stąd mogę go przyrównać do 0. Po co go przyrównuję? No dlatego, że w tym momencie chcę zrobić pewne jeszcze przekształcenie, aby uzyskać wyrażenie bez kresek ułamkowych. Czyli obustronnie mnożę sobie przez w minus 1 do kwadratu. Tak, aby pozbyć się tutaj tego i tego mianownika. Ostatecznie, ale znowu muszę zmienić oznaczenie, bo to nie jest już ten sam wielomian, czyli niech będzie n1 od w, jest równy 2 w nawiasie w plus 1 kwadrat minus 5 w plus 1 w minus 1 i plus w minus 1 do kwadratu. Tak, w każdym z tych trzech przypadków mamy wzory skróconego mnożenia, czyli tu 2 w kwadrat plus 2 w plus 1 minus 5 w kwadrat minus 1 i plus w kwadrat minus 2w plus 1. To się równa 2w kwadrat plus 4w plus 2 minus 5w kwadrat plus 5 plus w kwadrat minus 2w plus 1. Na tym etapie najczęstszym błędem jest zgubienie parametru, czyli na przykład tutaj zamiast, o tutaj, zamiast 2w kwadrat plus 4w plus 2, na przykład ktoś gubi tą dwójkę i wpisuje tylko w kwadrat plus 2w plus 1. Tak? Też często ten parametr gubimy, tu akurat jest jedynką, także tu nie ma problemu. I co nam z tego wychodzi? 2 minus 5 to minus 3, plus 1 to minus 2w kwadrat, 4w i minus 2w to jest plus 2w, 2 i 5 to 7 i 1 to 8, czyli plus 8. Tworzymy tablicę ruta, czyli w kwadrat, w do pierwszej, w do zerowej, tu minus 2, tu 2, tu 8. Uzupełniamy zerami, tu pamiętamy, że w zasadzie można od razu wpisać coś takiego. No i patrzymy na zmiany znaku. Tutaj między tą parą wartości mamy zmianę znaku, między tą parą wartości w pierwszej kolumnie nie mamy zmiany znaku. Czyli jesteśmy w stanie już stwierdzić, że obiekt jest, tak, obiekt o takim wielomianie charakterystycznym. Jest niestabilny. Mamy jeden przypadek ze zmianą znaku, jeden przypadek bez zmiany znaku, czyli jeden biegun jest poza okręgiem jednostkowym. Tutaj przypominam, że wnioski z tablicy Ruta odnosimy już do tej płaszczyzny
z okręgiem jednostkowym też. Tak, a drugi biegun, czyli jeden biegun, jest wewnątrz okręgu. Wewnątrz okręgu jednostkowego. No i ostatnie już zadanie, czyli wykorzystując kryterium, zmodyfikowane kryterium Ruta, oblicz dla jakich parametrów, dla jakiego zakresu parametrów K obiekt o wielomianie charakterystycznym M od Z równym niech będzie 0,5 z do trzeciej plus 0,2 k z kwadrat minus 0,3 z plus 1. Dla jakiego zakresu parametrów K ten obiekt będzie stabilny? Czyli M od W równa się 0,3 W plus 1 przez W minus 1 całość do potęgi trzeciej plus 0,2 k tutaj w plus 1 przez w minus 1 do potęgi drugiej minus 0,3 w plus 1 przez w minus 1 do potęgi pierwszej i plus 1. To oczywiście możemy przyrównać do zera, a tym samym obustronnie pomnożyć to razy w minus 1 do potęgi trzeciej. Tym samym uzyskujemy wielomian m1 od w równe 0,5 i tutaj w plus 1 do potęgi trzeciej plus 0,2 k. W plus 1 kwadrat i W minus 1. W sumie może bardziej już zastosuję wzór skróconego mnożenia, czyli tu kwadrat by był. W plus 1 razy W kwadrat minus 1. Tu minus 0,3. I podobnie, tylko że tu mam w kwadrat minus 1 i razy w minus 1 i plus w minus 1 do potęgi trzeciej. Teraz musimy to powymnażać. I tak. Zaraz z trójkąta. Tego mamy 1, 2, 1, tutaj 1, 3, 3, 1, czyli 0,5 w do potęgi trzeciej plus 2, przepraszam, plus nie 2, tylko 3, właśnie z tego trójkąta, 3w kwadrat plus 3w i plus 1. Tutaj 0,2 razy k. I w nawiasie każdy z każdym, czyli w do trzeciej minus w plus w kwadrat minus 1. Minus 0,3 też z każdym, czyli w do trzeciej minus w kwadrat minus w plus 1.
i plus tu znowu z tego, czyli w do trzeciej minus 3 w kwadrat plus 3 w to jest do trzeciej, później ta do pierwszej i ta do drugiej, czyli z minusem, później to kwadrat, to jest do pierwszej, czyli z plusem i później to z minusem do trzeciej, czyli minus 1. To się równa 5 dziesiątych w do trzeciej plus 1,5 w kwadrat plus 1,5 w plus 5 dziesiątych dalej plus 2 dziesiąte k w do trzeciej plus 2 dziesiąte k w kwadrat minus 2 dziesiąte k w i minus 2 dziesiąte k plus tutaj minus 3 dziesiąte w do trzeciej plus 3 dziesiąte w kwadrat plus 3 dziesiąte w oraz minus 3 dziesiąte. I przepisuję też to, czyli plus w do trzeciej minus 3 w kwadrat plus 3 w minus 1. Czyli zaczynamy od w do trzeciej i co my tu mamy w nawiasie? 5 dziesiątych to na końcu minus 3 dziesiąte to będą 2 dziesiąte plus 1 to jest 2 dziesiąte i 1. Tak i na końcu to, czyli plus 2 dziesiąte k. Dalej, w kwadrat, czyli mamy 1,5, to później plus 3 dziesiąte, czyli 1,8, minus 3, to minus 1,2 i plus 2 dziesiąte k. Plus w. 1,5 to później 1,8 i 3 to 4,8 i to czyli minus 2 dziesiąte k i plus wyrazy wolne to jest 5 dziesiątych to później i minus to jest 2 dziesiąte i minus 1 to minus 0,8 i ten wyraz wolny, czyli minus 2 dziesiąte k. Tworzymy tablicę ruta od w do trzeciej, zaczynając od najwyższej potęgi 3w, dalej w kwadrat, w do pierwszej, w do zerowej. Tutaj 1,2 plus 2 dziesiąte k, tutaj minus 1,2 plus 2 dziesiąte k, tutaj 4,8 minus 2 dziesiąte k i tu minus 0,8 minus 2 dziesiąte k. Uzupełniamy odpowiednie miejsca zerami. To będzie trzeba policzyć, sobie oznaczę jako małe a. Tutaj mam nadzieję, że nie tylko osoby
z mojej grupy wiedzą, że możemy wprost wpisać minus 8 dziesiątych i minus 2 dziesiąte k. Jeśli ktoś nie wie, proszę sprawdzić, że faktycznie tyle wyjdzie. Po obliczeniu wyznacznika z tych czterech elementów oraz po podzieleniu przez minus a. No, zresztą. A, B, C, D przez minus C. Normalnie liczymy coś takiego, ale jeśli tu jest 0, to uzyskujemy A razy 0 minus B razy C przez minus C. To się równa, tu jest 0, te dwa znaki nam, te C też, zostaje nam B. To z tego względu. Co dalej? Aha. No to chcemy mieć obiekt stabilny, czyli w pierwszej kolumnie nie może być zmian znaku. Tutaj akurat jest taki przypadek, że nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy pierwsza kolumna ma być większa, czy mniejsza od zera. Czyli będzie trzeba rozważyć oba te przypadki osobno. Zatem załóżmy, że pierwsza kolumna ma być większa od zera. Wtedy 1,2 plus 2 dziesiąte k ma być większe od zera. Tym samym 2 dziesiąte k ma być większe od minus 1,2 razy 5 obustronnie, to k będzie większe od minus 6. Nie mamy ograniczenia na k narzuconego w treści zadania. Gdyby było w treści zadania gdzieś tam, na przykład k większe od zera, no to wtedy należy to wziąć pod uwagę i razem z tymi wnioskami, jakie nam wyjdą z obliczeń, brać to pod uwagę. Tego nie ma, czyli bierzemy pierwszy z warunków. Patrzymy na kolejny wiersz i mamy minus 1,2 plus 2 dziesiąte k ma być większe od zera. Czyli 2 dziesiąte k ma być większe od 1,2. Czyli razy 5 k ma być większe od 6. Kolejny warunek. Do A za chwilę przejdę. Ale te warunki za chwilę tutaj będą mi przydatne przy obliczaniu tego A i później rozważaniu warunku. Czyli minus 8. Widać to jeszcze? Aha, już tego nie widać. Gdzie mogę podnieść? Powiedzmy gdzieś do tego. Minus 8 dziesiątych minus 2 dziesiąte K. To ma być większe od zera. Czyli minus 2 dziesiąte k ma być większe od 8 dziesiątych. Obustronnie mnożę razy minus 5. Przypominam, że kiedy mnożymy przez ujemną liczbę, odwracamy znak. Czyli mam k ma być mniejsze od 4. No i w tym momencie już widzimy, że te dwa elementy, te dwa warunki nam się wykluczają, a tym samym nie ma takiego k, dla którego obiekt byłby stabilny. Niemniej jeszcze, czy muszę, nie muszę. Dobra, to jak nie będę musiał, no to tego ja nawet nie obliczę. To jest drugie podejście, czyli że każdy z tych elementów
ma być mniejszy od 0. A tym samym 1,2 plus 0,2 k ma być mniejsze od 0. Czyli 0,2 k ma być mniejsze od minus 1,2 obustronnie razy 5, czyli k będzie mniejsze od minus 6. Dalej, minus 1,2 plus 0,2 k ma być mniejsze od 0, czyli 0,2 k ma być mniejsze od 1,2 obustronnie razy 5, k będzie mniejsze od 6. Już się domyślamy, że z tego drugiego podejścia wcale nam tutaj nic nowego nie wyjdzie, a tym samym wniosek ostateczny jest taki, iż niestety nie ma takiego k, dla którego jakby te dwa warunki znowu nam się wykluczają, czyli nie ma takiego k, dla którego obiekt o takim wielomianie charakterystycznym byłby stabilny. Tak, żeby tutaj nie zostawiać takiego niedopowiedzenia, no to sobie jeszcze to a wyznaczmy. Czyli a to by oczywiście był wyznacznik z tych czterech elementów, czyli 1,2 plus 0,2 k i tu minus 0,8 minus 0,2 k i od tego odejmujemy 4,8 minus 0,2 k razy minus 1,2 plus 0,2 k. To wszystko dzielimy przez minus to, czyli w nawiasie minus 1,2 plus 0,2 k. I teraz tak obliczać. Dobra, może nie będę Państwu zabierać czasu na te wyliczenia, przy czym na co tutaj chciałem zwrócić uwagę. Później, jakbyśmy już tutaj mieli coś, czyli jakieś, nie wiem, b razy k kwadrat, tak, plus c razy k plus d przez to, co tu widzimy. Minus i minus 1,2 plus 0,2 k. Chcielibyśmy stwierdzić, że to jest w tym pierwszym przypadku większe od 0, w tym drugim przypadku mniejsze od 0. Żeby pozbyć się mianownika, zwykle należy, no ten minus akurat, no to wiemy, gdzie wsadzić, no ale żeby to, co jest w nawiasie, żeby się tego pozbyć z mianownika, musielibyśmy pomnożyć przez kwadrat tego. Ponieważ mnożąc tylko i wyłącznie przez tą wartość, nie wiemy, czy ta wartość jest dodatnia czy ujemna. Tak standardowo uczyli, mam nadzieję, w liceum. Niemniej tutaj można zwrócić uwagę na to, że jest to samo wyrażenie, które mieliśmy przed chwilą. Czyli jeżeli mamy już tutaj to założenie, że minus 1,2 plus 0,2 k jest większe od 0, to po zlikwidowaniu tego minusa możemy pomnożyć razy ten nawias do potęgi pierwszej, bo już z tego warunku wynika, że jest on większy od 0. Bądź też, jeżeli wiemy, że jest mniejszy od 0, no to też to mnożymy razy ten jeden nawias, no ale z tej informacji zmieniamy znak w naszej nierówności. Tak na przyszłość w celu ograniczenia liczby obliczeń. I to by było na tyle.
No i jeszcze tylko zadanie domowe, czyli obiema metodami czyli zmodyfikowanym kryterium Ruta oraz kryterium Jury'ego sprawdź stabilność układu. Tutaj układu o wielomianie charakterystycznym m od z równa z do potęgi czwartej minus 0,3 z do trzeciej plus 1,4 z kwadrat minus 0,3 z plus 0,4. Tak, oczywiście należy też podać położenie biegunów wraz z ich liczbą. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego dnia.